Tomasz Tarcikowski, wracamy do naszej rozmowy. Michał Barcikowski, ksiądz Jan Konarski są naszymi gośćmi. Wróćmy do Pawła VI. Także dlatego, że ta 50. rocznica Humanae Vitae zbiega się z zapowiedziami kanonizacji Pawła VI. Jest zatwierdzony już cud, co w zasadzie otwiera drogę do kanonizacji. No i można zadać pytanie, czy ten, no jeden z najważniejszych jednak aktów tego pontyfikatu, kończący pewien etap posługi, może być pierwszy etap posługi Pawła VI, no czy kanonizacja Pawła VI nie będzie również w pewnym sensie kanonizacją Humanae Vitae? No takie głosy też się pojawiają, bo też myśmy zaczęli od kontestatorów, ale są bardzo mocne także na Zachodzie głosy wspierające Humanae Vitae. Jeden z amerykańskich biskupów wydał list teraz do swoich wiernych, w którym wprost mówi, przypomina, to jest tak profetyczny głos, że musicie wszyscy się go słuchać, jakby w ogóle nie ma o czym gadać. I to nie tylko na poziomie, że nie stosujecie antykoncepcji, tylko w całym wymiarze godności aktu małżeńskiego, bo przecież Paweł VI wprawdzie dopuszcza metody naturalne, tak jak jeszcze u Pius XI i Pius XII, dodaje do czynników obiektywnych, dodaje jeszcze subiektywne, ale wcale nie mówi, że małżeństwo, które całe życie stosowałoby metody naturalne w celu uniknięcia posiadania dzieci, byłoby korekt względem nauczania Kościoła. To jest dużo bardziej skomplikowana jednak nauka, ale już nie o Humanae Vitae chciałem mówić, tylko jakby, czy ten akt nie jest także aktem pewnego, nie będzie tak, że takim aktem pewnej kanonizacji tego bardzo trudnego i skomplikowanego pontyfikatu, rozbitego na różne elementy, najpierw bardziej soborowego, a później coraz bardziej ostrożnego wobec tego, co się działo po soborze, tak powiedzmy, no nie wobec soboru, ale wobec pewnych zmian. Paweł VI był coraz bardziej ostrożny tego wszystkiego, co się działo wtedy w Kościele. Ksiądz Jan Konarski. Jak za czasów pontyfikatu Jana Pawła VI byłem małym dzieckiem. Ja się urodziłem zaraz po śmierci Jana XXIII, zresztą dzięki niemu noszę to imię, a cała moja młodość to był pontyfikat Pawła VI, tylko widziany z Polski, z kraju, do którego ciężko było wyjechać, do Włoch. Pamiętam, jako małe dziecko widziałem kolorowe zdjęcia Pawła VI, to było wielkie wydarzenie, że w ogóle można było je zobaczyć. I pamiętam też, że jako dzieci czy młodzi ludzie mało wiedzieliśmy po prostu o działalności i nauczaniu też trzeba Pawła powiedzieć, VI. Że w Polsce ta debata, poza nielicznymi głosami, generalnie była nieobecna, to znaczy decyzjami kardynała Wyszyńskiego i w pewnym sensie kardynała Wojtyły. Który był... W Polsce aplikacja była, powiedziałbym, bardzo w porównaniu z tym, co się działo na Zachodzie, no ostrożna. Tak, a Humanae Vitae to w ogóle ma polski wkład, więc w ogóle polski mieliśmy... Polski wkład kardynał Wojtyła przygotował... Memorandum krakowskie. Memorandum, prawda, i całe tło intelektualne do uzasadnienia pozycji Pawła VI. Ostatecznie w samej encyklice, jakby to powiedzieć, sam wniosek, do jakiego doszedł Wojtyła, uwzględniono, natomiast sposób argumentacji jest jednak bardziej klasyczny niż... Tak, no, ale Wojtyła miał takie zdanie, że pomogliśmy papieżowi Pawłowi VI w zajęciu stanowiska w sprawie antykoncepcji, no więc to na pewno się bardzo przysłużył i no, ogrom takiej potęgi intelektualnej Jana Pawła II sprzyjał temu, żeby w Polsce ten problem antykoncepcji nie był tak żywy i nie był takim punktem zapalnym dyskusji, jak na Zachodzie. No, nie był punktem zapalnym dyskusji, natomiast oczywiście w sensie codziennego życia małżonków i niemałżonków to jest problem jak najbardziej obecny w takim samym stopniu, jak... Tylko, że z drugiej strony można powiedzieć, że w Polsce historycznie, tak, ja nie mówię, nie chcę powiedzieć, że polscy katolicy nie mają problemu z pożyciem małżeńskim i z tym, że on jest płodny, ale że w Polsce recepcja Humanae Vitae to były w dużej mierze działania Jana, jeszcze kardynała Wojtyły i choćby dr Wandy Pułtawskiej, czyli powoływanie ośrodków życia rodzinnego, promowanie rozpoznawania Proszę płodności. Proszę pamiętać o jeszcze jednej rzeczy, że legalizacja aborcji
w krajach zachodnich nastąpiła w latach 60. i 70. No, natomiast w Polsce i w krajach komunistycznych wcześniej. W związku z tym, no, nie oszukujmy się, w Polsce ten kontekst antykoncepcji miał dużo bardziej krwawy wymiar, to znaczy aborcję traktowano jako metodę antykoncepcyjną i jakby to być wymiar hipokryzji w tym wszystkim był o wiele większy, tak? Milczenia, pełnej świadomości tego, jakby to powiedzieć, skąd się nagle wzięła, prawda, w latach 60. zatrzymanie wzrostu demograficznego. A to jak patrzymy, to jest zaraz po wojnie, jest gigantyczny wzrost, który gdzieś w latach 60, na początku lat 60. się zatrzymuje, jest płaska linia, tam ona się zagierka trochę podnosi, po czym w latach 90. jest ostry zjazd w dół. No, to oczywiście jest efekt różnych czynników, ale przede wszystkim zalegalizowania aborcji na życzenie w 56 roku. Więc ten jakby to w Polsce ta recepcja też z tego względu była inna, że mówiąc bardzo brutalnie, były dostępne inne rozwiązania. To prawda, problemu, nawet bardziej o recepcji wewnątrz Kościoła. To znaczy mamy jednak kardynała Wyszyńskiego, który w ślubach jasnogórskich zaczyna w ogóle od wezwania do obrony życia, każdego życia i do obrony małżeństwa. Każdego rodzącego się życia, powstającego. Prawda? Więc jakby mamy te dwa elementy. I potem mamy, jakby to powiedzieć, bardzo ostre działania środowiska krakowskiego, niezależnie od tego, czy to byli tylko ludzie z Krakowa, ale wokół kardynała Wojtyły skupionego teologów, filozofów i lekarzy, bo to przecież i ojciec nieżyjący, już ojciec Majster i ksiądz Tadeusz Jezuita, ojciec Tadeusz Slipko i tak dalej, bo tych nazwisk można by i ksiądz Janusz Turowicz, więc jakby te nazwiska tam się pojawiają. W związku z tym, jeżeli chodzi o debatę wewnątrz kościelną, ja mówię w dużej mierze o tym, to jednak nastawienie było zupełnie inne. Nawet jeśli się pojawi jakiś tekst i to raczej w latach 90. w tygodniku powszechnym, tak. to już było, można powiedzieć, po tym boomie dyskusyjnym na Zachodzie. Tam już ta dyskusja się kończyła, myśmy ją tylko trochę kserowali. No ale też myślę, że odsetek małżeństw, które na poważnie wzięły naukę Pawła VI o naturalnym planowaniu rodziny, jest w Polsce ciągle większy niż na Zachodzie, bo z tego, co słyszę, to we Francji, to o ile wiem, to tam jest poniżej 1% małżeństw, które stosują naturalne metody planowania rodziny. A w Polsce jestem przekonany, że dużo więcej ludzi zaangażowanych. Trzeba było rzeczywiście zrobić badania. Z całą pewnością, jeżeli w Polsce coś się odbywa się to ciszej, za drzwiami. Jeżeli następuje jakaś rewolucja, to ona następuje za dekoracją. Dekoracja jest jakby to powiedzieć trochę na zasadzie kornika, tak? Ja który bym trochę bronił francuskich katolików, dlatego że oczywiście ten procent, trzeba pamiętać, że ile jest procent katolików w ogóle we Francji, a z drugiej strony, jeśli chodzi o dzietność francuskich katolików, to mówię celowo w ogóle Francuzów, ale francuskich katolików jest znacząco wyższa niż polskich katolików. To znaczy, jeśli to mierzyć, jeśli to ma być miara posłuszeństwa nauczaniu Kościoła, przypomnijmy, celem Kościoła nie jest zapobieganie poczęciu dzieci, tylko ewentualnie odpowiedzialne rodzicielstwo. Ale to też szanowanie. We francuskim kościele, jak się wchodzi na parafię francuską i tam, gdzie ona działa, to rodzina z czwórką czy z piątką dzieci jest żadnym wyjątkiem. Oczywiście, jeżeli już o tym mówimy, to należałoby też powiedzieć, pewnie nie ma na to czasu, o jakby to powiedzieć, tym, czy społeczeństwo ułatwia posiadanie dzieci, czy nie ułatwia. W Polsce przez wiele ostatnich, przez dwie ostatnie dekady ani państwo, ani społeczeństwo nie ułatwiało. Wcześniej komuna mówiła, że wielodzietność jest patologią. Zgoda. Stopień akceptacji jakby dla dziecka w przestrzeni publicznej jest w Polsce bardzo słaby w porównaniu żeby oskarżać Polaków. Może wróćmy do kanonizacji, dobrze? Tak, i w ogóle do samego Pawła VI, już trochę w oderwaniu od ważnego aktu jego pontyfikatu, ale przecież nie jedynego. Warto jednak, żebyśmy my jako katolicy starali się przynajmniej, nawet jeżeli dostrzegamy jakieś motywy, nazwijmy to polityczne czy pragmatyczne, w wyniesieniu teraz, a nie w innym momencie kogoś na ołtarze, no to jednak
jednak patrzeć na to przede wszystkim w perspektywie właśnie wiary, w perspektywie religijnej. To jest nieomylne potwierdzenie przez Kościół tego, że ten człowiek jest zbawiony i oręduje za nami w niebie i możemy mu różne nasze sprawy powierzać. To już wiemy, że oręduje, bo już jest błogosławiony. Tak. No, to znowu moglibyśmy też długo... Zasięg kultu. Zasięg kultu i stopień zaangażowania autorytetu jest jednak pewnie troszeczkę inny. Natomiast jeżeli już o tym pragmatyzmie będziemy mówić, no to oczywiście jest tak, że obecna rewolucja, która się de facto w kościele dokonuje, czy jakby to powiedzieć, na której dokonanie niektórzy w kościele mają chęć, o tak to tak to nazwijmy, a którzy jakby to powiedzieć, no, są w danym momencie dosyć blisko ośrodków decyzyjnych i tak dalej, że to wszystko jest robione w sposób jednak no taki wielotorowy. I pomysł, żeby z jednej strony wynosić na ołtarze Pawła VI, który, jeżeli się na niego uczciwie spojrza, a jest problem z uczciwym spojrzeniem na ten pontyfikat, jeśli ze strony wszystkich uczestników sporów wewnątrz kościelnych. Jedni patrzą na niego jako na właśnie protorewolucjonistę, tak? Takiego protofrancisku. On wtedy wszystko zmienił, bo po soborze było takie wrażenie, że wszystko w kościele się zmienia. I oto teraz wynosimy go na ołtarze, kiedy znowu się wszystko w kościele, niektórzy by chcieli, żeby znowu się wszystko zmieniło. Swoją drogą, skoro się pół wieku temu wszystko zmieniło, to po co nagle po pół wieku znowu wszystko zmieniać? Ale to jest problem wszystkich, jakby to być, rewolucji, które rewolucje stawiają i nieustanną zmianę jako cel sam w sobie. Natomiast jeżeli by spojrzeć na ten pontyfikat uczciwie, to tam jest ten wymiar z jednej strony olbrzymiego zaufania do odkrywania nowości wewnątrz magisterium Kościoła, tak? czy wyciągania jakichś rzeczy z magisterium Kościoła, które wcześniej być może nie były eksponowane, ale równocześnie takie głębokie, bardzo głębokie u Pawła VI. Im dalej ten pontyfikat postępował, tym coraz częściej w sposób bardziej dramatyczny wyrażane pragnienie zachowania jakby całego skarbu nauczania Kościoła, duchowości Kościoła, jego życia, skarbów życia duchowego i tak dalej. To nie jest tylko humanewite, to jest obrona celibatu, to jest obrona katolickiego rozumienia Eucharystii. To jest nauczanie społeczne, które oczywiście tam są różne momenty, ale jednak w latach 70. jest no też takie przekonanie, że jest zagrożenie zarówno ze strony socjalizmu i komunizmu, jak i zaczynającego się już wtedy neoliberalizmu, prawda, i tak dalej, że Kościół musi tu mówić własnym, to nie jest tylko popularum progresji, ale później jest octogesima adveniens, prawda, które jest istotnym dopowiedzeniem do popularum progresji. To nie jest tak, że to był tylko taki pontyfikat, prawda, który głosił chwałę dekolonizacji, jakby to być odrzucenia kapitalizmu i tak dalej, ale zwłaszcza w drugiej połowie te głosy wskazujące na tym, że również liberalizm i socjalizm mogą być tutaj zagrożeniem są wyraźne. Był to do pewnego stopnia tragiczny, już oddaję głos księdzu, ale niewątpliwie Ojciec Święty miał poczucie, że pewien model się zmienił, tak? To znaczy jakby, że ten model myślenia, ale też Kościoła, który był jakoś kształtowany przez model średniowiecza, to powiem cudzysłów, w żadnym razie nie chodzi... Średniowiecza kontrreformacji i tak dalej, że się do pewnego stopnia skończył i że trzeba budować nowe... początkowo był ogromny optymizm, że to się uda zrobić bez żadnego problemu. No i Paweł VI widział sytuację dramatyczną, która się działa. Ja nie twierdzę, że ona by się nie wydarzyła, bo to jest bardzo takie ładne założenie, że gdybyśmy nic nie zrobili, to dalej byśmy trwali tak, jakbyśmy trwali. Powiedziałbym,
wcale nieoczywiste, to znaczy mogą znaczy, być zmiany gorzej. Zmiany społeczne mogą się być... dokonują jakby to powiedzieć niezależnie. Dokładnie tak. To jest pytanie, w jaki sposób... Kościół nie odpowiada, tak, więc jakby... No. Ale on widział już skutki tego dramatu. Masowe odejścia z kapłaństwa, masowe odejścia z życia zakonnego, także masowy odpływ katolików. To przynajmniej na Zachodzie. Tak. Na Zachodzie. To wszystko było widać. Mhm. Widział także rewolucję, której nie chciał, bo to nie ulega wątpliwości i próbował temu zaradzić. Więc jakby w tym znaczeniu był to pontyfikat, no nie wiem czy tragiczny, ale na pewno bardzo trudny. Bardzo trudny, ale pamiętajmy, że kardynał Wojtyła i potem Jan Paweł II bardzo cenił swojego poprzednika i uważał, że on zrobił wielką pracę, żeby zachować jedność Kościoła w tej epoce dużych zmian posoborowych. Więc ja uważam, że bilans pontyfikatu Pawła VI jest jak najbardziej pozytywny. Że on zrobił, włożył wielki wysiłek w to, żeby Kościół z jednej strony się unowocześnił, a z drugiej strony, żeby pozostał wierny najlepiej rozumianej tradycji. I to jest piękna praca Pawła VI. Dokonywanie oczywiście bilansu jest zawsze trudne, bo pytanie, czy celem jest sukces w danym momencie, czy jakby bilans dokona się w momencie paruzji, prawda? Natomiast jak zobaczymy, ile dusz zostało uratowanych, ile tak, to wtedy wszystko się, wszystkie motywy się ujawnią. Natomiast jeśli chodzi o ten, to ja się z księdzem absolutnie zgadzam, ten motyw no właśnie takiego mocnego podkreślenia skarbów Kościoła, które Kościół ma i takiego przekonania, że byłoby największą zbrodnią, gdybyśmy nagle zaczęli Kościół i przeszłość Kościoła traktować jako coś, mimo reform, które dokonujemy, tak? Jako coś na kontrze do czego działamy, tak? Jako coś, co zasługuje tylko na wzgardę, na urzucenie, to było całkowicie obce Pawłowi VI. I w tym sensie teraz jest problem, czy wyniesienie go na ołtarze w takiej atmosferze. Oczywiście, tak jak mówię, zawsze należy na kanonizację patrzeć przede wszystkim jako na wydarzenie religijne i niespecjalnie się tą pianą polityczną w danym momencie przejmować. Ale ta piana polityczna jest. Choćby pytanie bardzo proste. Dlaczego Pius XII cały czas nie jest nawet beatyfikowany? Chociaż właśnie, wszystkie dokumenty są gotowe. Pytajcie kogoś z kongregacji tam. Jakie są powody, to wiadomo, tak bym powiedział. Kompletnie absurdalny z punktu widzenia historycznego sprzeciw niektórych środowisk żydowskich, oskarżających człowieka, który obok generała Franco uratował najwięcej Żydów europejskich w tamtym czasie. O wiele więcej niż wszyscy przywódcy zachodni razem wzięci. No ale oskarżono go, komuniści go oskarżyli o antysemityzm, w związku z tym ten sprzeciw istnieje. Ale powiedziałbym osobowościowo, to akurat można powiedzieć trochę żartobliwie, Pius XII jest bliższy obecnemu papieżowi. To znaczy także bardzo jednoznacznie sprawował władzę. To znaczy sprawował władzę. Paweł VI być może z powodu... Delikatniejszy. Był dużo delikatniejszy. Także dlatego, że gdyby nie był delikatny, to prawdopodobnie mielibyśmy schizmę. To znaczy, no to oczywiście w ogóle psychologia to jest bardzo ciekawe. Postaci historycznych jest bardzo ciekawym tematem do dyskusji. Pamiętajmy, że Paweł VI był najbliższym współpracownikiem Piusa XII. Tak. Piusa XII i wszystkie świadectwa mówią o tym, że oni się doskonale rozumieli i byli bardzo kompatybilni. Tak. Również psychologicznie, tak, pod względem... I że on go bardzo mocno przypominał właśnie czasami pod pewnymi względami, że Paweł VI był zdolny do bardzo ostrego czasami też przecinania wtedy, kiedy uznał, że zresztą w ogóle no, reformy posoborowe, ja nie mówię tylko o reformie liturgicznej, ale w ogóle no, wymagały jednak, jakbyśmy ich nie oceniali, one były jednak aktem no, takiego rzymskiego, bardzo ostrego postawienia pewnych spraw. Pierwszej części pontyfikatu. Tak. Natomiast w momencie, kiedy przychodzi niebezpieczeństwo, a przychodzi, znaczy, bo nam jest teraz łatwo to oceniać 50 lat później, ale w tamtym czasie możliwość realnej schizmy, która prawdopodobnie skończyłaby się ukształtowaniem zupełnie różnych kościołów, była jak najbardziej realna. Tak? Ta schizma ukryta się i się dokonała tak, de facto i ona trwa nadal. I ona trwa nadal, natomiast jakby to łatwiej jest leczyć ukrytą schizmę pod pewnymi względami, Tak. niż jednoczyć rozłamane
kościoły. To się zgadza. No bo to co innego jest łagodzenie napięć, a co innego jest zszywanie już rozdarcia, prawda? Tak, wiadomo, że łatwiej sprzedkać kanały niż zbudować kanały łaski, do, tak, nauczania. Przykrym przykładem jest, że przecież wydawało się już na, zresztą za pontyfikatu tego, a nie poprzednich, w zasadzie będąca na dniach mające się dokonać pojednanie ostateczne bractwa kapłańskiego świętego Piusa X z Kościołem. No już za chwilę będziemy mieć drugą rocznicę tego, jak to się miało stać na dniach. Ja teraz nie chcę wchodzić, dlaczego się nie dokonało, to znaczy jakby jakie elementy... To jest bardzo ciekawa dyskusja, dlaczego się nie dokonało za Benedykta XVI, a to jest jeden z ważniejszych wątków tego pontyfikatu, ale wydawało się, że papież Franciszek jest jakby bardziej jeszcze otwarty na to. Takie sygnały płynęły, bo mniej się przejmował kwestiami interpretacji dokumentów Soboru Watykańskiego II, o paradoksie, ale o tym nie będziemy dzisiaj rozmawiać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszymi gośćmi byli ksiądz Jan Konarski, proboszcz parafii świętego Michała Archanioła w Warszawie, wykładowca teologii moralnej w Seminarium Warszawskim, Michał Barcichowski, historyk, redaktor kwartalnika Christianitas. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę.